Witamy sprinterzy.com. Przed nami najbardziej emocjonująca konkurencja Mistrzostw Europy. Sztafeta 4x400 metrów. Na pierwszym torze Karol Zalewski. I wyruszyli! Teraz to już nie ma odwrotu! Zalewski goni Irlandczyka, a jest goniony przez Czecha. Czesi tutaj mają mocne owacje przy swoich kibiców. Bardzo mocno Zalewski, bardzo nam się to podoba. Na torze pierwszym Rosjanie, na drugim Brytyjczycy i na trzecim Belgowie, aż Czech, braci Borle i Karol Zalewski tutaj się wychodzi na prowadzenie, proszę Państwa, Zalewski, naprawdę świetna dyspozycja tego zawodnika, ale goni go Belg! Zalewski prowadzi, Belg! Proszę Państwa, Karol Zalewski, naprawdę świetnej dyspozycji, będzie przekazywał pałeczkę Omelce, który już tutaj zdobył brązowy medal. Karol Zalewski na prowadzeniu, aż dość znaczna przewaga. I teraz Rafał Omelko przejmuje pałkę i wyprowadza. Nie wyprowadza, przecież są na pierwszym miejscu. Bardzo mocna przewaga i goni go kolejny z braci Borle. Rafał Omelko, Rafał, byle tylko to utrzymać. Zdobyć złoty medal, znów wejść na szczyt. Proszę Państwa, naprawdę jesteśmy świadkami wielkich emocji. Rafał Omelko na prowadzeniu sztafety 4x400 metrów, aż nam się nawet język pląta. Takie tu są emocje. Belgowie atakują, a za nim Czesi. Czech naprawdę ma tutaj doskonały doping. Rafał Omelko cały czas prowadzi. Polska, Belgia i Czesi. Taka jest kolejność. Muszą to utrzymać, proszę Państwa. Omelko teraz będzie przekazywał pałeczkę Łukaszowi Krawczukowi, który tutaj już był na czwartym miejscu. I Krawczuk! Belgia i Czesi! Łukasz Krawczuk, fantastyczny początek! Przewagę mamy już tak bezpieczną, że możemy tylko wspomnieć, że rekord Polski, a także rekord Europy w sztafecie 4x400 metrów należy do Polaków z 1999 roku. Wynosi 3,03, 1/100. Łukasz Krawczuk cały czas na prowadzeniu. Ten rekord jest z 99 roku, jak już wspomnieliśmy. Łukasz Krawczuk i Belg. I następnie Czesi. Ale oby Czesi nie byli za blisko, bo przecież o ostatniej zmianie będzie mistrz Europy Maślak. I Krawczuk cały czas prowadzi. Teraz będzie przekazywał pałeczkę Krzewinie. Krzewina to jest naprawdę wielki talent naszej polskiej sztafety 4x400. Jakub Krzewina, proszę Państwa, Polska, Belgia i Czesi. No taka będzie kolejność na pewno na mecie. Znaczy nie wiemy jaka będzie, ale to są trzy medale do rozdania. Ach, proszę Państwa, emocje. Krzewina cały czas prowadzi, ale bardzo mocno Belg już za Krzewiną. Czy Maślak zdąży ich dogonić? Krzewina, ostatnie 200 metrów. Proszę Państwa, Polska, Belgia i Czesi. Już tutaj raczej Maślak nie dogoni, ale teraz będzie ostra walka Belga z Polakiem. Krzewina, nie daj się, nie możesz się dać. Borle goni Krzewinę, ale Krzewina odpiera atak. Krzewina, nie daj się, mocno, a jednak Belgia, złoty medal. Jakub Krzewina, srebro, Czesi na trzecim miejscu. Proszę Państwa, ale jaki bardzo, czas. bardzo dobry wynik. 3.02.9. 3.02 to jest rekord Europy. Rekord Polski mamy, proszę Państwa, 3.02.9. Drugi i trzeci wynik na listach historycznych na świecie. Zalewski, Omelko, Krawczuk, Krewina. Niewiarygodna sytuacja. 2.07.97. Rekord Polski. Rekord Polski poprawiony jest... O dokładnie 400. 16-letni rekord Polski, brawo! Gratulacje! Gratulacje!